Jeszcze tutaj chciałem przeczytać, bo te podpłomyki miały szczególne znaczenie. Wyjścia 29, 38 do 41. Ile? Wyjścia 29 od 38. Na tym więc ołtarzu nieustannie co dnia masz składać dwa jednoroczne baranki. To jest ofiara ustawiczna, codzienna, rano i wieczorem. Jednego baranka złóż ofierze rano, drugiego pod wieczór. Do pierwszego baranka dodasz dziesiątą część efy wybornej mąki zagniecionej, wyborowej mąki zagniecionej z czwartą częścią chinu oliwy wytłoczonej oraz jako ofiarę z płynów czwartą część chinu wina. A do drugiego baranka, którego tu oczywiście to wino, to nie jest wino, bo to jest na ołtarzu, to nie może być wino fermentowane, a do drugiego baranka, którego masz złożyć pod wieczór, dodasz taką samą ofiarę z pokarmów co rano i taką samą ofiarę z płynów, jako wdzięczną wonność ofiarę przez ogień dla Jahwe. To jest cała ta ofiara, ten baranek rano i baranek wieczorem z tą ofiarą, z oddaniem tym, z tymi podpłomykami zaczynioną z oliwą i z moszczem, tak już powiem, jako wdzięczna wonność, miła woń. To też powtarzam wielokrotnie w oddaniach dla Stwórcy w przybytku Mojżesza i później w świątyni Salomonowej. Nie wszystkie ofiary były za grzech. Ta ofiara nie jest ofiarą za grzech, to jest ofiara ustawiczna jako miła woń. Za grzech nigdy nie jest miłą wonią dla Boga. To jest oddanie, ofiara jako wdzięczna wonność, miła woń. Dlaczego o tym mówię? Bo mamy tu mowę o tych prześnikach z wyborowej mąki. Że to ona wtedy, jak będzie wyborowa mąka, czyli najlepsza, to jest najlepsza, na, że to sprawia Bogu miłą woń. Bo to, zacznijmy sobie to teraz pomału odnosić się do fizycznych prześników na święto prześników. Z jakiej to mąki ma być i wymiar duchowy tego, jaki ma to wskazywać. Bo jeżeli będzie niewyborowa mąka w prześnikach, to te prześniki będą takie prześne, ale takie kulawe trochę. Bo będą, zaraz dojdziemy, jaka to wyborowa mąka, to będą coś takie, no, coś nie tego, a te prześniki mają wskazywać, to co tydzień temu mówiłem, co wskazuje zakwas i co wskazuje prześność. Czyli ta prześność będzie w naszym życiu, ten prześnik jako symbol będzie taki, no, kulawy, tak, i człowieka nic to nie nauczy. Prosty przepis jest. Może do wszystkich te SMS-y. Zaraz, może na zakończenie, jak nie zapomnę, przepis. Kapłańska, tu sobie otwórzmy też, bo tu jest też o tym mowa, o oddaniu pokarmowym, czyli pewne dary z pokarmów, nie ze zwierząt, jest czynione i jak to wygląda. Jak to uwypuklone jest, zauważcie tutaj, będę czytał, jak to uwypuklone jest za każdym razem, z jakiej mąki, bo na tym się chcę dzisiaj teraz w tej chwili skupić. Kapłańska 2.1, bo to też się odnosi do tych fałszywych proroków, bo uważam, że ta maca, oczywiście na pierwsze, ktoś jak pierwszy raz obchodzi święto prześników, maca ta kupiona w sklepie żydowskim jest okej. Okay. Ale jak zaczniemy rozumieć, bo ja też odnoszę się do, już w pewnym sensie do poziomu mojego zrozumienia, ale też czasami zapominam, że ktoś jest, zaczyna i może tego nie zrozumieć do końca, o czym ja mówię, że z roku na rok pogłębia się zrozumienie, że ta mąka, jaka mąka, jak to jest zrobione, ma istotne znaczenie w tym wymiarze, czego ma nauczyć w sposób duchowy, jak mamy postępować.
Kapłańska, drugi rozdział, mówiłem, czy nie? 2.1, od pierwszego to trochę wersetów. Jeśli ktoś chce złożyć w darze ofiarę z pokarmów dla Jahwe, niech to będzie dar z przedniej mąki, bo to jest dar ofiarny dla Jahwe, dobrowolny, czyli z serca. Zobaczmy, to wszystko ma oddźwięk w tych przaśnikach, które mamy na święto przaśników. Z przedniej mąki poleje ją oliwą, doda kadzidła, po czym przyniesie ją do kapłanów potomków Harona. Kapłan weźmie pełną garść tej przedniej mąki wraz z oliwą, całym kadzidłem, spali na ołtarzu na upamiętanie. To strawiona przez ogień ofiara woni przyjemnej dla Jahwe. To zaś, co pozostanie z tej ofiary z pokarmów, przypadnie w udziale Aaronowi i jego synom jako szczególnie uświęcona część z ofiar spalanych dla Jahwe. Jeśli ktoś chce złożyć jako ofiarę z pokarmów pieczone ciasto, niech to będą przaśne placki z przedniej mąki zagniecione z oliwą, albo też cienkie potłomyki przaśne posmarowane oliwą. Jeśli twoim darem ofiarnym ma być potrawa z patelni, niech ona będzie z przedniej mąki niezakwaszonej, zagniecionej z oliwą. Połamiesz ją na kawałki i polejesz oliwą, oto ofiara z pokarmów. Jeśli twoim darem ofiarnym ma być potrawa z rondla, przyrządź je z przedniej mąki zmieszanej z oliwą. Potem przynieś ofiarę, w ten sposób przyrządzoną dla Jahwe odda się ją kapłanowi, a ten złoży ją na ołtarzu. Z tej ofiary kapłan pewną część zabierze na upamiętanie i spali na ołtarzu jako strawioną przez ogień ofiarę woni przyjemnej dla Jahwe. To zaś coś pozostanie z tej ofiary z pokarmu, przypadnie w udziale Aaronowi i jego synom, jako szczególnie oświęcona część z ofiar spalanych dla Jahwe. Nie wolno wam składać w ofierze dla Jahwe niczego kwaszonego, ani kwaszonego zaczynu, ani nawet miodu, nie puścicie nigdy z dymem jako ofiary z pokarmów spalanej dla Jahwe, bo wtedy by to nie była ofiara miłej woni, przyjemnej. To mówiłem tydzień temu o tym kwasie i ten chyba werset też czytałem. Możecie ją przynieść jako dar pierwocin dla Jahwe, nie wolno wam ich składać na ołtarzu jako ofiary przyjemnej woni. Masz dobrze posolić każdą swoją ofiarę z pokarmów, żadnej swojej ofiary nie pozbawisz soli przymierza twojego Boga, przy każdym twoim darze ofiarujesz sól. Okej, okay. Teraz przerzućmy się do Ewangelii Jana. Nie chcę tutaj wchodzić w doktryny, bo chodzi mi o ten chleb i jaki ma symbol i dlaczego ma być z wybornej mąki, bo wtedy to będzie przyjemna woń dla Stwórcy. Jana 6:32-38. Powiedział im Jeszua: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, to mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Widzimy, że ten chleb jest figurą też, odnosi się do czegoś, do kogoś, bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje życie światu. Cały czas mamy tutaj alegorię chleba, że chleb daje życie, chleb jako pokarm codzienny odżywia. Zaraz przeczytam ten fragment z tego młyna. I daje życie światu. Alegorię mamy, że ten chleb z nieba daje życie światu. Rzekli więc do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. A oni myślą o zwykłym chlebie. Powiedział mi Jeszua: ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie łaknął i kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie pragnął. Lecz powiedziałem wam, widzieliście mnie, a nie wierzycie. Wszystko, co Ojciec mi daje, przyjdzie do mnie, a ja go nie odrzucę, a ja nie odrzucę tego, który do mnie przychodzi. Bo stąpiłem z nieba nie po to, aby spełniać własną wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Chodzi mi tutaj, nie chcę już wchodzić w doktrynę wstąpienia, przystąpienia i tak dalej. To jest osobny temat. Chodzi mi o ten symbol chleba. Jeżeli weźmiemy, że symbolem przaśników jest ciało Chrystusa i nawiasem mówiąc się mówi wino, ale potocznie się mówi, że wino alkoholowe. Co? Jeszua był pod wpływem, jego życie było pod wpływem zamroczenia alkoholowego. Tu mi się to nie zgadza, że
symbolem jego krwi jest wino alkoholowe. Ja osobiście w naszym domu używamy wino w znaczeniu, bo wino też trzeba wiedzieć, że to jest wyrób z winorośli i może oznaczać sok. I tak to rozumiem, tak to czuję, że Jeszua nie był pod wpływem, nie był po 3-4 kielichach, jak to w judaizmie się lansuje i później i przeszło to do mesjańskich zborów, że oni też to praktykują. Jeszcze przeczytajmy sobie w kwestii wina i przejdziemy do praktycznej wina, chleba i wina. Jana Ewangelia 6,48. Trochę to się przeciąga, ale no, temat też jest trudny, bo chcę to powiedzieć przed, chyba że przerwę zrobimy jeszcze jedną. Przed świętem prześniku chciałem to powiedzieć, tak? Czytamy tak. Ewangelia Jana 6,48. Jestem chlebem życia. Praojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który zstępuje z nieba, aby ten, co go spożywa, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, nie żyć będzie na wieki. A chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc Judejczycy między sobą, mówiąc, jakże on może dać nam swoje ciało do jedzenia. Oni ciągle mówią, myślą o ciele, o fizyczności. Jeszua cały czas figurą mówi. Jezus więc powiedział im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Czyli nie będzie tej miłej woni dla Stwórcy językiem Tory. 54. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Bo moje ciało jest prawdziwym pokarmem i krew moja jest prawdziwym napojem. I teraz wrócę do tego wina. Jeżeli krew jest prawdziwym napojem, to zastanówmy się nad tym, czy to jest z alkoholem, czy nie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, pozostaje we mnie, a ja w nim. Tu mamy wcielenia. Widzicie? Tu mamy wcielenia. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, pozostaje we mnie, a ja w nim. Kto mnie posłał żyjący, jak mnie posłał żyjący ojciec, ja żyję przez ojca, tak i ten, kto spożywa moje ciało, żyć będzie przeze mnie. To jest chleb, który stąpił z nieba, nie jak ten, który jedli praojcowie i pomarli. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Powiedział to nauczając, to nie jest kazanie, nauczając w synagodze w Kafarnaum. Można przeczytać to dalej, bo oni to ciągle rozumują tu i teraz i mamy ugryźcie i wampirami zostać się. Wielu jego uczniów usłyszawszy to powiedziało, twarda jest ta mowa, któż może ją słychać? A Jezus, wiedząc, że uczniowie szemrają, rzekł im, to was gorszy. A jeśli zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem, duch ożywia, ciało nie ma znaczenia. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i życiem. Ale są wśród was tacy, co nie wierzą. Jeszua bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzyli. Wiedział też, kto go wyda. I mówi, dlatego powiedziałem wam, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli to nie było mu dane przez Ojca. Odtąd wielu jego uczniów odeszło, już z nim nie chodzili. Rzekł więc Jeszua do 12, czy wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Ty masz słowa życia wiecznego. To oznacza, to jest miła woń, to jest innym językiem powiedziana miła woń, ta przednia mąka, najlepsza, z której mamy być utworzeni, przaśni, nie tylko świętoprzaśników. Świętoprzaśników ma nam o tym przypominać, jak to jest bardzo istotne i ważne. To ja wam mówię przez lata doświadczeń, przez lata, gdzie to, co teraz jest o mące, jaka mąka,
jak to jest istotne, żeby to naprawdę uczyło nas, jakimi mamy być. Zwykła mąka. Jakie to ma znaczenie? Czytam tu ze strony Młyn Polski chyba, jak powstaje mąka. Mąka jest jednym z najważniejszych składników w diecie ludzkiej. No i po stronie to już jakieś sedno. Mąka jest produkowana z ziaren zbóż, takimi jak pszenica, kukurydza, żyto, jęczmień i wiele innych. Ważne tu, że na przaśniki ma być z pszenicy. Pszenicy są różne odmiany. Nie mówię tu o pszenicy zwyczajnej, tak zwanej, o której mówiłem wcześniej, jest zmodyfikowana. Kiedyś tam parę parcz temu pokazywałem o tą pszenicę, jak jest zmodyfikowana i jak jest szkodliwa dla człowieka, genetycznie zmodyfikowana, ta zwykła pszenica, bo są inne pszenice. Są pszenice niezmodyfikowane, można znaleźć. Do rodziny pszenic zalicza się też orkisz. Ale to później. Proces rozpoczyna się od wyselekcjonowania odpowiednich ziaren, które muszą spełniać określone normy jakościowe. Następnym krokiem jest czyszczenie ziaren. To jest właśnie to, dlaczego mąka do oddań stwórcy miała być wyborna, najlepsza. Wyobraźmy sobie dawne techniki, że tam było generalnie sito do czyszczenia, nic więcej. Współcześnie jest trochę więcej tych różnych urządzeń. Proces ten polega na oddzieleniu zanieczyszczeń od ziaren za pomocą różnych urządzeń, takich jak sita, magnesy i separator grawitacyjny. Czyszczenie ma na celu zapewnienie, że tylko czyste i zdrowe ziarna zostaną użyte do produkcji mąki. Ważne jest, aby ziarna były wolne od zanieczyszczeń, takich jak kamienie, zanieczyszczenia metalowe, pleśnie i inne obce substancje. Ziarno jest suszone, aby zachować jego jakość i zapobiec rozwojowi mikroorganizmów. Tu już mamy wskazówkę, że w dawnych czasach to najlepsza mąka to przede wszystkim było to, że ziarno było oczyszczone z różnych zanieczyszczeń obcych. To jest pierwsza podstawowa rzecz, gdzie w dawnych czasach określano jakość mąki i też czy była już nadpleśniała, czy nie. Też jest to istotne, bo jak była zawilgotna, zebrana zawilgotna, niewysuszona, to tam się rozwijała pleśń. Lub też w tej pszenicy tamte konkol, tak zwane, to potocznie mówi się konkol, a to jest inna roślina, żeby nie znajdowała się trująca roślina. Czytamy tam dalej tak. Po wstępnym przygotowaniu ziarna są zwykle poddawane procesowi mielenia. Polega ono na rozbiciu ziaren na mniejsze cząstki za pomocą młynów. Istnieje różne rodzaje młynów, takie jak młyny kamienne, młyny wałkowe i młyny tarczowe, które mogą być używane do mielenia ziaren. Każdy rodzaj młyna ma swoje unikalne właściwości, które wpływają na jakość i właściwości mąki. Wszystkie metody mielenia mają na celu rozdrobnienie ziarna i oddzielenie go od łuski. W przypadku młynków tarczowych ziarno jest mielone między obracającymi się tarczami, które rozdrabniają je na mniejsze kawałki. Następnie mąka przechodzi przez sito, które oddziela ją od resztek łuski. Ten proces jest stosowany głównie do produkcji mąki z pszenicy. Ale zobaczymy, jaka mąka powinna być dokładnie używana na pszaśny chleb. Młyny kamienne są najstarszą formą mielenia ziarna. Ziarno jest mielone między dwoma kamieniami, które mają w sobie rowki. Proces ten jest powolny i wymaga więcej czasu, ale uważa się go za najlepszy sposób na zachowanie wszystkich składników odżywczych i smaku ziarna. Mąka produkowana w ten sposób jest popularna wśród zwolenników zdrowej żywności. No oczywiście warunki przechowywania i tak dalej. Jeszcze tutaj przeczytam jedną rzecz, bo to jest istotne. Ziarna możemy otrzymywać nie tylko mąkę, ale również otręby. W pierwszym przypadku rozdrobnione
jest bielmo ziarna, które następnie poddaje się oczyszczeniu z otrębów. W drugim przypadku rozdrabnia się okrywę nasienną oraz zarodek ziarna. Dietetycy są zdania, że mąka z domieszką otrębów jest bardzo wartościowa, ponieważ zawiera więcej błonnika. Podobnie zdrowsza będzie ciemna mąka, która powstaje przez rozdrobnienie całego ziarna. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w okrywie znajduje się więcej cennych składników mineralnych. Z kolei jasne typy mąki uzyskuje się przez oczyszczenie zmiażdżonych ziaren w produkcji z produktów przejściowych. I tu jest sedno. To się nazywa ciemna mąka. Taką nazwę przyjęło. Nie wiem, czy się spotkaliście z tym, że ta mąka tortowa w Polsce ma oznakowanie tam 450, 500, później tam do 600 chyba, 600 tak zwana chlebowa, sitkowa, ale te 450 tak około. Co w ogóle to oznacza? Że ma, bo to jest w Polsce, z tego co wiem, tylko takie oznaczenia są na mąkach w sklepach, bo w młynach to wiedzą, ale nie wszędzie to oznaczają. Na mące znajdziesz oznaczenia, które informują, ile tak zwanego popiołu zawiera dany produkt. Nie chodzi oczywiście o taki popiół jak w ognisku. Tym mianem określa się po prostu substancje mineralne. Czyli ten popiół to substancje mineralne. I tak, mąka pszenna, tortowa, typ 450, oznacza, że zawiera 0,45% popiołu, czyli tych substancji mineralnych. Z kolei mąka żytnia razowa typu 2000, czyli udział popiołu w niej wynosi ile? 2% więcej tych substancji mineralnych. Czyli ta tak zwana, popularnie się mówi, mąka ciemna. I wracając do tej mąki 450, to jest chyba XVII wiek lub XVI, gdzie spopularyzowano spożywanie tak zwanego pieczywa delikatnego. Dzisiaj to nazywamy bułki, bagietki i tego typu pieczywo. Tamto spopularyzowano jako chleb arystokracji. I stamtąd to się wzięło, że to jest mąka przednia, najlepsza, bo to arystokracja spożywa. Ale to powstał taki mit. Ale dzisiaj wiemy, i to, co czytałem, że ta mąka, już nawet pomijając, czy ta pszenica jest zmodyfikowana, czy nie, to jest taka moda, która powstała, i taki slogan, że to jest najlepsza mąka. I pizze, czy w ogóle takie różne wyroby, makarony i inne rzeczy, w większości, bo już to się zmienia pomału, w większości jest właśnie wyrobianych z takich mąk, oczyszczonych, bez wartości mineralnych. Jako właśnie to jest ta spuścizna tamtych czasów, gdzie to była mąka na pieczywo, czy na te wyroby mączne z mąki dla arystokracji, jako że lepsza jest. Dlatego też w czasie wojny drugiej mamy, że w więzieniach czy tam w obozach koncentracyjnych karmiono więźniów tym ciemnym chlebem czarnym, wbrew pozorom ich dokarmiano tym chlebem, odżywiano ich bardziej niż oni sami się karmili białym pieczywem, ubogim w substancje mineralne. I to wskazuje też na to, z jakiej mąki powinny być przaśniki. Mąka powinna być pełnoziarnista, zawierać wszystkie elementy, bo takie je stworzył Bóg. To oczyszczanie z tych łusek, z tych otrębów i tak dalej, to jest wybielanie tak zwane jej, pozbawianie tych substancji mineralnych. Dlaczego tak mówię? Bo wielokrotnie mamy w torze nie dodawaj, nie odejmuj od prawa. I przaśnik jako ten symbol grzechu, znaczy nie grzechu, kwas jako symbol grzechu, przaśnik jako bezgrzeszny ma być pełne, wyjątkowe.
jako miła woń, jako pełne te, które stworzone. To, co wcześniej mówiliśmy o ciele człowieka, żeby nie ingerować w to, co Bóg stworzył. I tak samo tutaj jest podobna myśl, żeby nie ingerować w to pożywienie, można powiedzieć, które nas odżywia. Bóg stworzył tak ziarno, że człowiek może sobie zrobić pieczywo pełnowartościowe. Dlatego to, co powiedziałem wcześniej, maca żydowska w ich koncepcji jest koszerna, ale w koncepcji tego, co jest w Biblii nazywane, że przednia mąka w dawnych czasach to była mąka przede wszystkim pełnoziarnista, oczyszczona z takich, można by powiedzieć, mechanicznych czy pleśni. To była jakościowo przednia mąka, koszerna. Dlatego to, co powiedziałem, że ta maca żydowska nie jest koszerna, bo to nie jest z pełnoziarnistej mąki. Już pomijając, że ta pszenica jest pewnie zmodyfikowana, bo na 100% nie wiem, ale najprawdopodobniej, bo nie mówią o tym, że to jest jakaś stara pszenica niezmodyfikowana. Nie wspominają o tym, nic. To, co powiedziałem, nie dodawajcie niczego do tego, co wam nakazałem, ani niczego nie odejmujcie, przestrzegajcie nakazu waszego Boga Jahwe, który wam zalecam. Powtórzonego prawa 4.2. W kilku miejscach jest to powiedziane, przysłów, każde słowo Boga jest wypróbowane, on jest tarczą dla tych, którzy w nim szukają schronienia. Nie dodawaj niczego do słów Jego. Nie odejmuj. Oczyszczanie mąki, czyli pozbawianie fizycznej odżywczych rzeczy jest symbolem przaśności w naszym życiu. Jeżeli będzie zawierać wszystko, co Bóg stworzył w tym ziarnie, niezmodyfikowanym, niedotkniętym ludzką ręką, że tak powiem, to będzie prawidłowym symbolem tego, co ma być w naszym życiu. Będziemy wiedzieć, jak ważne jest to, co wielokrotnie podkreślam, jak ważne jest ścisłe przestrzeganie Tory. Oczywiście pewne rzeczy, to co dotyczy świątyni, weszły w sferę duchową, to co dzisiaj czytałem. Nasze ciała mamy stawiać jako miłą ofiarę dla Boga. To jest tylko przykład, bo tego jest sporo, jak to wygląda. Dlatego dzisiaj chciałem powiedzieć, że jest bardzo ważne, bo też swego czasu tego sami nie rozumieliśmy, znaleźliśmy mąkę i jeszcze jedną rzecz a propos takiej fizyczności mąki. Mąka pełnoziarnista to nie jest gruba mąka. Oczywiście trafia się gruba mąka, czyli grube te ziarenka, że tak powiem, te zmielona, okruchy, nie wiem jak to nazwać, no mąka, tak? Że jest gruba. To nie jest wykładnik, bo to jest młyny. Tak jak tu powiedziano jest, czym drobniej jest miałkość drobniejsza, mniejsze te ziarenka są, tym dłużej proces trwa, czyli więcej energii trzeba zużyć i tak dalej. To w młynkach takich ręcznych, nie wiem, do kawy czy coś, gdzie jest regulacja, my mamy akurat taki młynek stuletni, parę kawę czasami mielimy, to widać, że jak jest mocno skręcone te żarna, czyli mały luz, że bardzo miałko się ta kawa mieli, to trzeba dłużej ją mielić. I to tylko od tego zależy. To nie jest wykładnik, że to jest mąka pełnoziarnista. Ja widziałem mąki, nawet mamy takie pełnoziarniste pył. Pełnoziarniste. Bo mąka nawet 2000 to nie jest pełnoziarnista. Bo mąka chyba pełnoziarnista to jest coś, oznaczenie coś koło 3000-3500. Jak się mylę, ale coś więcej z tego co wiem. Bo 2000 to jest mąka. No tak, ale to gdzieś spotkałem się, że to jest razowa, że się nazywa, ale pełnoziarnista jeszcze ma większy numer chyba. W każdym bądź razie przaśniki powinno się robić z pełnoziarnistej mąki z rodzin pszennych, jak niezmodyfikowanych genetycznie. Można trafić takie stare odmiany, gdzieś się zachowały.
w ostateczności można użyć orkiszowej, jakie to odmiana, bo ta orkiszowa ma Oberkulmer. To jest jeden z czterech. Bo to jest też odmiana niemodyfikowana. Jak nie ma napisane gdzieś w opisie mąki orkiszowej, jaka to odmiana, nie kupujcie. Musi być napisane, jaka to jest odmiana, bo ta, bo tam jest kilka, ale ta, co my znamy, tak, jest opisana, jest ta odmiana znana i jest niezmodyfikowana. No i powiedz wprost, płaskórka samopsza. Płaskórka też jest z rodziny pszenicy i samopsza. Płaskórka od samopszy. Tak. To są stare, znaleziono w dawnych wykopaliskach, z dawnych czasów, te odmiany zbóż i stwierdzono, że nie jest zmodyfikowana, nie jest zmieniona. I takie warto poszukać sobie i z tego zrobić. Na samą paschę ja używam samej mąki i wody. Na samą paschę, kolację paschalną. Tak, tak mamy, na samą paschę. Natomiast na święto przaśników już dodajemy do mąki, robimy z oliwą, sól, robimy taką bardziej smakową, że tak powiem. I tak to wygląda. No i no oczywiście robimy też w domu w ogóle chleb na zakwasie. Zakwas usuwamy. Jutro chyba usuniemy. Będziemy usuwać zakwas z domu. No i oczywiście po święcie przaśników jakiś czas, zanim ten zakwas na nowo wyrośnie, bo nie oddajemy to jak Żydzi sąsiadom, czy tam sprzedajemy i tak dalej, tylko po prostu go, czy palimy wręcz stary chleb na zakwasie, okruchy i coś, bo mamy akurat ogień, to spalamy to. Usuwamy. Ale też zakwas, który wyrośnie, to potrzebuje czasu i jeszcze parę dni, czasami bywało 2 tygodnie po święcie przaśników, jedliśmy przaśniki, bo sami pieczemy chleb, zanim ten zakwas się zrobi, też trochę czasami jest kapryśny, młody i różnie to bywa. W każdym razie tak to praktycznie wygląda. Przepis, jakby ktoś chciał, na przykład z mąki orkiszowej razowej. I tak, jeszcze tak, kupiliśmy patelnie żeliwne, takie naleśnikowe, bo a propos jeszcze tego dziurkowania, bo też doktryna powstała, kto nie robił, to właśnie takie doktryny wysnuwa, widziobania, że przaśny chleb jest pokaleczony, bo Jeszua był pokaleczony. No w pewnym sensie tak, zgadzam się, ale to nie wynika jedno z drugiego, bo to jest praktyczna po prostu część, ale można też ją ominąć, jak się ma sposób, że można tego chleba nie dziurać, bo po prostu on puchnie nieregularnie i się później, jak go chcesz przewrócić na drugą stronę, żeby usmażyć, to po prostu on się nie smaży, bo jest pęcherz jeden wielki. Natomiast jak się go podziurawi, to są takie małe i łatwiej go przypiec z drugiej strony. To tak. A przepis to jest taki już na samą święto przaśników z oliwą, z oliwek oczywiście i z dodatkiem soli. Można zamiast tutaj tej oliwy uzupełnić wodą, ale to najlepiej w misce jakieś zobaczyć, ugnieść ręką najlepiej. Musi być masa taka, jak ktoś gniótł kiedyś mąkę na coś, to trochę trzeba to pognieść, aż przestanie się tak kleić. Musi to się wyrobić, to się nazywa. To jest taki prosty przepis, który ja używam. Poza Paschą. W czasie Paschy jest bez oliwy i bez soli. Sama woda i mąka. Proporcja? Tutaj te proporcje można tutaj sobie zamiast oliwy wodę użyć. Ale to mówię, to też zależy, bo wilgotność mąki jest też różna. Czasami jest ok, a czasami jest trochę wody za mało albo za dużo. To jest taka proporcja na, jak to powiedzieć nawet, na ile? Dla 2 osób? Na jedno przysiągnięcie? Jak jedzą tylko
Jak jedzą tylko prześniki oczywiście. To jest przepis taki, czyli powiem tutaj, bo jest nagranie, czyli tak, 400 gram mąki orkiszowej pełnoziarnistej, czyli tam 2000 minimum, jedna łyżeczka soli, oczywiście sól, jakaś kłodawka kamienna nasza jest polska, ok, w porządku, czy tam himalajska, nawet kłodawska też warto sobie kupować tą różową, bo różowa to jest, że zawiera tlenki żelaza w sobie, żelazo potrzebujemy jako odżywcze substancje, to warto sobie, bo to nie jest kolor, tylko to jest tlenek żelaza w tej soli, dlatego jest różowa. Czyli o soli mówię, łyżeczka i 170 gram wody. Też wodę używam oligoceńską, żeby było ok, na jak najlepsze na święto prześników. I 30 gram oliwy z oliwek. Ile? 30 gram. To jest 200 gram. To mówię tak, bo to jest 400 gram mąki, czyli 1 do 2. Mniej więcej, bo to zależy. Plus minus. Lepiej mniej wlać wody i później dolać. No i trzeba wyrobić jakiś czas. Ja robię takie, żeby te placki wychodziły tak w średnicy około 10 cm, to gdzieś 30 gramów na wadze oddzielam takie pyzy, że tak powiem, i to rozplackowuję. No i powiedz teraz o grubości. Grubość, no czym cieńsze, tym szybciej się usmaży. Mówię na patelni, bo można też zrobić prześnik z piekarnika. Można wtedy go zrobić. Mam też gdzieś przepis, musiałem poszukać, w piekarniku robiony. Robię wtedy grubsze, takie 4, nawet 5 mm. One wtedy takie są, ale to już później, bo dodaję oliwy sporo, nawet więcej niż te 30 gram. One są takie bardzo kruche, jak ciasteczka wręcz. Można w piekarniku zrobić, tam ze 200 stopni, tak jak chleb mniej więcej się to piecze. Czas to zależy od piekarnika, też góra i dół pieczenie. Ja generalnie na patelni robię, bo to szybko jest. Dziurawię na tej patelni, bo mam żeliną widelcem, żeby mi one równo się przysmażały. Dziobię widelcem całość i później jak się przyrumieni odpowiednio przewracam drugą. Mniej więcej jak naleśniki. To się smaży. To tak mniej więcej wygląda. To tyle o prześnikach. To jest takie techniczne, ale stwierdziłem, że trzeba to poruszyć, bo ta mąka, jakość mąka, jaka ta mąka w dzisiejszych czasach ma naprawdę duże znaczenie, bo symbol tego prześnika później z tej mąki też ma swoje wymierne wymowę, ma swoją. Dobrze, to byśmy chyba zakończyli to. Dlatego to jest w temacie proroków, że prorocy, przekłady, tak jak tu dzisiaj mówiłem o tych Żydach, czyli prorocy jako ci tłumacze Biblii, oni próbują coś tam wtrącić swoje trzy grosze. Wiele razy powtarzam, że Biblie są pełne pseudonimów. Nie ma prawdziwych imion, które oryginalnie brzmią, które też mają znaczenie. To wszystko powoduje, że te zmiany w myśleniu też powodują. My chcemy się od tego oczyszczać i chcemy stać się przaśni w pełnym słowa znaczeniu, jak chleb przaśny. I też czasami jak czytam tekst, czytam już, bo nie chcemy pisać jakiejś swojej wersji Biblii. Tak, każdy jakiś system ma swoją wersję Biblii, nawet jakaś mesjańska jest, no ale jak wsadzili Jeszua, to zostawili Judasz. Dlaczego zostawili Judasz? Powinni napisać Juda, tak? Jak już jedno imię poprawili, czy zostawili Maria.
powinna Miriam zmienić. No i takie jedną rzecz zrobią, inną nie, i takie ciągle mielenie się w tym samym bagnie, że tak powiem, zmianą różnych określeń. Dobrze, jak Bóg pozwoli, to spotkamy się za tydzień. Będzie to szabat w Święcie Przaśników. Następna parsza będzie może o przaśnikach coś, jakieś będą nowe refleksje, nowe myśli. To pewnie się podzielimy z wami. A na dzisiaj dziękuję. Trochę wymęczyłem was. No ale temat jest jaki jest. Ważny też od strony technicznej, jak to wskazałem, próbowałem wskazać, jak to rzutuje. Istotne jest, że Bóg nas uczy przez ciało, przez to, co robimy, rzeczy ważniejszych, duchowych, ale jedno i drugie jest niezbędne. Tak jak człowiek składa się z ciała i z ducha, razem tworzy duszę, tworzy jednostkę żyjącą, do tego też kiedyś wrócę, bo to też ostatnia myśl, która przyszła nie tak dawno, że to wszystko Bóg uczy, jak to ma współgrać, działać, jedno bez drugiego nie działa, ale duch jest ważniejszy, bo to duch pochodzi od Stwórcy. Shalom i jak Bóg pozwoli, spotkamy się za tydzień. Zapraszam.